No witam serdecznie, mój widzu kochany. Ty dobrze wiesz, że jak mi się powodzi, no to lubię rozdawać jakieś ładne skiny, tak? Nie inaczej jest w dzisiejszym odcinku. Wspomniałem wam jakiś czas temu, że prócz tej kosy króla, która oczywiście będzie, która jest tak naprawdę do wygrania cały czas, to stworzę wam kolejny giveaway. No i dzisiaj właśnie ten giveaway sobie tworzymy. Padło na takiego pięknego Falchiona Lore i dorzucamy tutaj taką emeczkę właśnie tutaj Laded Glasses. No i to jest właśnie giveaway dzisiejszy. Dyszkę trzeba wpłacić na CaseHug, jak chcesz oczywiście wygrać. Od króla dla widza. Tak będzie się ten giveaway nazywać. 100 osób oczywiście. No i sobie taki giveaway tworzymy. Oczywiście link znajdziesz w przypiętym komentarzu oraz na skinsforfree.pl, gdzie po kliknięciu w zakładkę konkursy będziecie mogli wziąć sobie udział we wszystkich konkursach, jakie aktualnie trwają. Więc zapraszam oczywiście do wzięcia udziału w jednym konkursie, w drugim konkursie, również w trzecim konkursie na pięknego Huntsmana rękodzieło. A my przechodzimy oczywiście do skrzyneczek. Zaczynamy sobie od Case Battle. Standardowo oczywiście nasze tutaj piękne, kochane polskie złotóweczki. Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym PROXY otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. Nasze kochane cebulione, które tak uwielbiam, bierzemy oczywiście sortowanie od najdroższych skrzynczek, no i China tam. Zaczniemy sobie z tą skrzynką, bo tak przykład troszkę moją uwagę. Dorzucamy Poker V2. Jestem ciekaw tej skrzynki, jak ona się tutaj prezentuje, ta tańsza wersja. Just Fine, dorzućmy. Kurczę, generalnie jak teraz są te złotówki, to nagle wszystkie tutaj skrzynki wyglądają atrakcyjnie, bo wszystkie kosztują dużo. Ale to mi się podoba, że właśnie jest duży wybór tych skrzynek. 1700 zł. No ja chyba trochę tutaj przesadziłem, tak mi się wydaje, jak... Tak, to jest pierwsza bitwa, tak? No ale niech już będzie, zobaczmy. No mam nadzieję, że wynagrodzi mi to przynajmniej w skinach. 46 do 78. No średnio. Tutaj kałaszek trochę więcej. No ale overall, skrzynki Chinatown. Tak średnio. Tak średnio bym powiedział, ale zobaczmy teraz. Skrzynczka Pompa Teamu. Jest USP Kill Confirmed. Więc skrzynczka się zwróciła. 120 zł teraz. Just Fine, mamy Famasa. No skrzynki teraz Molotov i Incendiary. Zobaczmy, Glock, ok, 84. No póki co wygrywamy, no ale co nam po tym, że my tą battle wygraliśmy? Jak to jest 700 zł na minus? 700 zł na minus, rozumiesz to, stary? Oczywiście zapraszam się do wzięcia udziału w konkursie. Co odcinek, tak? Oczywiście. Co odcinek możesz wygrać stary skina u mnie. Ja nie mogę, ale ty masz dobrze ze mną. Aha, no to super. Skina Kingdom, no tutaj odwrotnie powinno dać. Jak chcesz oczywiście wygrać skina, sub dzwonem, łapa w górę pod filmem, komentarze oczywiście napisz odnośnie filmu. Dołącz na Discorda, tak? A na Discorda teraz warto dołączyć, bo tak jak prosiliście, odpaliłem wam specjalny kanał z giveawayami. I im więcej będzie... Po prostu, im większa aktywność będzie na serwerze, to tych giveaway będzie po prostu więcej i będą częściej. Na emeczkę Neon Noir pierwszy giveaway, więc zapraszam serdecznie oczywiście do wzięcia udziału. No i oczywiście tutaj, jak chcesz na tym odcinku skina wygrać, no to oczywiście trzeba jeszcze użyć kodu Croxy. Zaraz pokażę ci, gdzieś to robi, tylko niech tutaj ta bitwa przeleci. Co ty robisz? Patrz, 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 talon! Talon! Zajebiście, o to chodziło. Nie no, patrz! No tak się zastanawiałem, czy tą skrzynkę poker w ogóle wrzucać, bo nie mogłem jej znaleźć i tutaj wynagrodziła mi stare cierpienie. Trzy kaple, no fantastycznie, fantastycznie. I zobacz, dla widza rozdaję piękną kosę, Falchiona Lore, to i mi tutaj strona wynagradza, mówi, o, dzielisz się z widzami, okej, my się podzielimy z tobą, ja się wtedy dzielę z widzami i wszyscy są zadowoleni, tak? Kodzik Croxy oczywiście, przypomnę, tylko no musisz użyć kodu, jak chcesz oczywiście wziąć udział w konkursie tamtym, w konkursie na nawajkę również, oczywiście wystarczy, że klikniesz tutaj magiczny zielony plusik, no i oczywiście jak sobie zaznaczysz, dajmy na to, że chcesz wpłacić sobie blikiem, to kodzik Croxy oczywiście wpisujesz w tym miejscu i możesz sobie odebrać wtedy dwie skrzynki na start za free i oczywiście 10% więcej do każdej wpłaty, więc kodu warto używać. Jak również możesz zauważyć, mam 1000 zł cashbacku, no bo jest to zależne od tego, ile grasz na stronie, to wtedy strona jakąś tam części zwraca. I ja sobie tego nie będę odbierał teraz, odbiorę sobie to za jakiś czas. Darmowe skrzynki też mamy oczywiście za wbijanie levela, to możesz sobie daily takie fajne skrzynki otwierać, w zależności oczywiście który macie poziom. Dajmy na to, tworzę sobie taką skrzynkę i mamy kałacha za 123 zł, totalnie zafryte, więc zajebiście. Do konkursu też możesz sobie dołączyć, codzienne bonusy oczywiście odbierać, no level upy, no to jest stary, bardzo przyjemna strona, bardzo mi się generalnie zajebiście nagrywa. CaseHuga,
i mam nadzieję, że tutaj zostaniemy na dłużej. Mam nadzieję, że ty też tak myślisz, bo wtedy, no wiesz, ty masz więcej konkursów, stary. Myślę naprawdę, że konkursy u mnie to jest jedna, stary, z lepszych metod zdobycia skina za free. Don't try to change my mind. Jakby, no sam napisz, stary, sam napisz. Ja tak osobiście uważam, że bardzo łatwo u mnie skiny zdobyć, ale czekaj, bo ja tu trochę przesadziłem z tym case battlem. No coś takiego, 2226 zł, myślę, że odpowiednia tutaj wartość tej bitewki, no ale bot buła, co czuję, że dostanę właśnie na bułę. No ale zobaczmy, skrzynka króla w sztukach 5, zobaczmy, 44 zł niestety. Pierwsze skrzynki, no bot w poprzedniej takiej battle zaczął bardzo dobrze z kosą. Tutaj zaczął z dwoma M-kami Golden Coin, z tym oczywiście, że jedna jest minimal wear, więc no trochę tą wartość mu nabiło. Ale już nie ma aż takiej tragedii, wracamy, no szkoda, że ten Falcon właśnie teraz dla mnie nie poleciał. No ale teraz właśnie, dwie skrzynki za 300, zobaczmy jak tutaj. Okej, dla mnie już tutaj losy odwrócone lekko, przewaga 20 zł. Kolejne otwarcie, hiperbestia kałach, okej, tu już jest bardzo close, ale to jest dycha dalej przewagi na moim koncie. Po hiperbestii, oj, czuję, że tu będzie, no dosłownie różnica niemała, znaczy bardzo mała. No nie, co ty gadasz? No dobra, jednak ciut większa, bo mój oponent w ostatniej skrzyni dostał, no coś, czego się w sumie nie spodziewałem. No ale dobra, no mamy 3 koła, myślę, że nie ma co się pierdzielić, tylko po prostu spróbować zalinować i wrzucić, dajmy na to skrzynkę Gearbox Chinatown, do tego dorzucamy In Love. No i właśnie, czy Sushi Master to jest odpowiedni pomysł? Czy ja w ogóle mam? No mam, no ale dobra, już no raz się żyje, tak? Zobaczcie, otwarcie króla tym paluszkiem. Kliknąłem, zobaczmy, 3365 zł, Gearbox 380, najtańsza skrzynka z tej battle. I zobaczmy, 227 zł, Chinatown, tutaj trzymamy kciuki, żeby to nie był syf, 46 zł, no niestety lekki syf jest. Nasza In Love, ona jest bardzo ważna, no ale niestety tylko na wajkę, ale Sushi Master to jest najdroższa skrzynia. I mamy to, chyba mamy to, mamy 2400 zł, no ale... No wiesz, jaki ja mam tutaj, wiesz, stosunek do bitew, z których wychodzę na minus. No, no tak być nie może, tak być nie może. Ile ja mam dokładnie funduszy? 2500, okej, okay. Dobra, miałem tego nie odbierać teraz, ale sobie odbiorę. Sprzedajemy, niech będzie ten piglot może. Dobra, robimy coś takiego, gramy z losowym botem i teraz to się musi po prostu udać. Jak to się nie uda, to będzie mi przykro. Zobaczmy, 1200 zł. Na pierwszy ogień. Okej, okay, piękna L9, piękna. Znaczy, no nie aż taka piękna, bo Blue Steel. Nie przepadam za Blue Steelami, ale nie, no to musi być nasz. No ja nie wierzę, żeby z tej skrzynki za 800 zł poleciało coś lepszego jeszcze dla nas. O to chodzi. No i słuchaj, 10 tysięcy złotych, bitwa na koniec. Opłacało się zaryzykować. Casehack ewidentnie docenił moje starania, że dla widza dałem, to Casehack da dla mnie.